Fundacja Transgresja przeprowadziła badania w ramach projektu Partycypacja Dostępna. Po lewej stronie loga na niebieskim tle Fundacja Transgresja, Narodowy Instytut Wolności, program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 FIO. Cel badania – zrozumienie. 1. Dlaczego strona samorządowa i obywatelska mają takie trudności w dialogu i empatii? 2. Co jest istotą dostępności, a co sprawia, że wdrażana jest tylko pozorna dostępność? 3. Dlaczego w jednych miejscowościach osoby z niepełnosprawnościami napotykają na bariery, a w innych nie? 4. Dlaczego w jednych samorządach dialog obywatelski udaje się, a w innych nie? 5. Co jest czynnikiem sukcesu wzajemnego dialogu? Rezultaty projektu. 1. Diagnoza barier i dobrych praktyk dialogu śląskich samorządów z osobami z niepełnosprawnościami. 2. Wzmocnienie liderów społecznych oraz przedstawicieli samorządów poprzez szkolenia dla samorządów, szkolenia dla liderów środowiska osób z niepełnosprawnościami. 3. Śląskie Forum Dialogu Społecznego. 4. Raport i prezentacja wyników badań. Przeprowadziliśmy 72 wywiady, 25 z samorządami oraz 47 ze stroną społeczną. Na slajdzie 4 zdjęcia prezentujące siedzące osoby podczas udzielania i przeprowadzania wywiadów. Co zbadaliśmy? Czy samorządy słuchają osób z niepełnosprawnościami? Czy osoby te skutecznie komunikują swoje potrzeby i inicjatywy? Czy usługi świadczone przez jednostki samorządu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami? Czy osoby z niepełnosprawnościami zgłaszały swoje potrzeby? Co jest źródłem skutecznej współpracy obu tych stron? Niektóre samorządy odmówiły dialogu. Pytanie dlaczego? Argumentacja. Polityka wobec osób z niepełnosprawnością nie należy do ich zadań ustawowych, braki kadrowe, niewielkie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności. Brak jakikolwiek odpowiedzi ze strony niektórych urzędów. Podziękowania dla rozmówców strony samorządowej. Powiat Będziński, miasto Bielsko-Biała, powiat Bieruńsko-Lędziński, miasto Bytom, powiat Cieszyński, miasto Częstochowa, miasto Gliwice, miasto Jastrzębie-Zdrój, miasto Katowice, powiat Kłobucki, powiat Lubliniecki, miasto Mikołów, miasto Mysłowice, miasto Piekary Śląskie, powiat Pszczyński, miasto Rybnik, miasto Siemianowice Śląskie, miasto Sosnowiec, miasto Świętochłowice, miasto Tychy, miasto Zabrze, powiat Zawierciański, miasto Żory. Dostępność. Najczęściej napotykane bariery. Architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa. Ważne. Dostępność i bariery oceniamy nie z perspektywy urzędu, ale z perspektywy użytkownika. Ustalenia i wnioski z badania dostępności i dialogu samorządu z osobami z niepełnosprawnościami. 1. Problem jednostki, siła grupy. Samotni są mniej poinformowani. Organizacje są partnerem dla dialogu i inicjują większe projekty. Jest większa siła przebicia się ze swoimi pomysłami, będąc w grupie. Wskazówka. Pierwszym krokiem do zwiększenia dostępności jest zrzeszanie się środowisk osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie łatwiej jest zapewnić wsparcie, asystę, nagłośnić i rozwiązać problemy osób z niepełnosprawnością. 2. Największe bariery to te, które są w świadomości. Wskazówki. Zwiększenie dostępności urzędu to nie tylko inwestowanie w podjazdy i windy. Samorządy powinny prowadzić monitoring dostępności, pytać osób z niepełnosprawnościami, które bariery są dla nich najbardziej uciążliwe oraz jakie zachowanie urzędnika pomoże im załatwić sprawę urzędową. Ponieważ problem leży bardziej w ludzkiej świadomości niż w barierach architektonicznych, warto wypracować w urzędzie standardy obsługi klienta z niepełnosprawnością i szkolić w tym zakresie urzędników. 3. Współpraca samorządów z liderami społecznymi w obszarze niepełnosprawności. Wskazówki. Tylko osoby z niepełnosprawnościami mają praktyczną wiedzę o braku dostępności przestrzeni i usług dla standardowych użytkowników. Samorząd powinien czerpać z tej wiedzy, a oni jako eksperci muszą mieć motywację i kompetencje, aby tą wiedzę się dzielić. Bariery często nie są tam, gdzie spodziewają się tego osoby zdrowe. Dlatego należy pytać osoby z niepełnosprawnościami o praktyczne rozwiązania dla nich pomocne. 4. Pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami. Wyznaczenie w samorządzie pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych, który aktywnie spotyka się z przedstawicielami środowiska i klientami odwiedzającymi urząd, zwiększa świadomość barier i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 5.
samorządowiec z doświadczeniem niepełnosprawności. Wybierając pełnomocnika prezydenta miasta lub starosty do spraw osób z niepełnosprawnościami, warto się zastanowić, czy nie znajdzie się odpowiednia osoba wśród działaczy społecznych pochodząca ze środowiska osób z niepełnosprawnościami. 6. Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnych jako narzędzie dialogu. Wskazówka, aby rada była dobrym narzędziem konsultacyjnym. Należy zachęcić przedstawicieli wszystkich lokalnych organizacji pozarządowych do stworzenia programu działań w Radzie i zaprezentowania go środowisku. Dobrze jest organizować spotkania tematyczne i zapraszać na nie przedstawicieli zewnętrznych ze środowiska osób z niepełnosprawnościami i urzędów. Dobrze, aby Powiatowa Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnych miała kontakt z władzami powiatu. 7. Konsultacje z strony samorządowej ze środowiskiem. Spotkania, zespoły, komisje oraz rady, portale, informatory. 8. Dostępność wdrażana, idziemy w dobrym kierunku. Koordynatorzy dostępności w każdym urzędzie. Większa otwartość urzędów na szkolenia z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością. 9. Inicjatywa zamiast skargi. Nie należy zatrzymywać się na barierach i trudnościach, ale je przekraczać i podejmować inicjatywy w kierunku dialogu i zmian, wychodząc do ludzi i z ludźmi. Po prostu działać, tak jak osoby, które prowadziły badania w ramach projektu Partycypacja Dostępna. Na zdjęciu dwóch mężczyzn, jeden z nich trzyma białą laskę dla osoby niewidomej w prawej ręce. Drugi mężczyzna trzyma swoją lewą rękę na górnej części białej laski, pokazując, w jaki sposób tej białej laski używać. Po lewej stronie stoi kobieta przytrzymująca białą laskę dla osoby niewidomej. Na slajdzie również niebieska strzałka skierowana do góry. Przykłady dobrych praktyk zastosowanych w urzędach. Pole uwagi. Pszczyna. Na zdjęciu widać schody sfotografowane od góry. Przed schodami zamocowano szare płytki z wypustkami, tak zwane miejsce uwagi, ostrzegające przed przeszkodą. Pierwsza i ostatnia krawędź schodu oznaczone są żółtą antypoślizgową taśmą. Pętla indukcyjna. Gliwice. Czarny przedmiot w kształcie prostokąta leży na stole. Na jego środku narysowany znaczek ucha z przecinającą go linią. Obok ucha litera T, oznaczenie pętli indukcyjnej. Tłumacz online, wideotłumacz lub tłumacz języka migowego mający stały kontakt ze środowiskiem osób głuchych. Na przykład Pszczyna, Zabrze, Katowice. Zapraszamy na krótką rozmowę w języku migowym na ten temat. Ważne jest, aby tłumacz znał język migowy biegle. Co jest do tego potrzebne? Jeśli ktoś chce biegle migać, to nie wystarczy tylko pójść na kurs i tam się uczyć, ale trzeba też spotykać się z głuchymi. Mieć z nimi kontakt, komunikować się, rozmawiać i też nie wystarczy jedna osoba. Jeśli ktoś chce migać biegle, to trzeba mieć kontakt z wieloma osobami, bo każdy miga trochę inaczej. To znaczy, to jest ten sam język, ale każda osoba może mieć trochę inny styl, tak jak na przykład my się znamy i sobie swobodnie rozmawiamy, ale już ty z inną osobą, której nie znasz, może ci nie być tak łatwo, bo każdy jednak trochę inaczej jej układa dłonie, ma inny styl i dlatego potrzeba doświadczenia. Jeśli osoba pójdzie do miejsca, w którym może poobserwować, jak różne osoby migają, wtedy uczy się od nich i jest jej wtedy dużo łatwiej. A jeśli tylko ktoś pójdzie na kurs, to nie wystarczy. Musisz mieć kontakt. Jest PZG albo inne stowarzyszenie, w których są głusi. Można poszukać w internecie, jak się znajdzie, to iść tam. Jest to okazja, żeby po prostu spotkać i rozmawiać z głuchymi. Ktoś jest mocno zainteresowany, no to będzie się uczył i potem może będzie biegle migać. Czy myślisz, że wideotłumacz to dobre rozwiązanie dla głuchych? Tak, no oczywiście. Potrzebne. I jeśli pójdę do urzędu i tam jest wideotłumacz, to łatwiej jest mi się komunikować. Bez problemu się wymieniamy informacjami. Nie muszę sama załatwiać sprawy pisząc i wtedy jest komunikacja bardzo trudna. Nie daję rady sama. A czy lepszy jest tłumacz języka migowego na żywo, czy taki wideotłumacz? Jak myślisz? Jeśli dobrze zna język migowy PJM, to jest łatwiej. Warunkiem jest to, aby biegle migał? Lepiej jak biegle miga i komunikacja jest łatwiejsza. Jeżeli słabo na zasadzie pokazywania, to ja nie czuję się pewniej. Lepiej, jeśli wideotłumacz, bo tam biegle migają i jest łatwa rozmowa. Szkolenia z obsługi klienta z niepełnosprawnością, na przykład Żory, Pszczyna, Katowice. Na zdjęciu stoi mężczyzna, który trzyma dwie białe laski w ręce. Naprzeciwko niego oraz po prawej jego stronie siedzą uczestniczki szkolenia. Współpraca samorządu z osobami z niepełnosprawnościami.
Katowice, miejska dżungla, Dąbrowa Górnicza, festiwal dotyk dźwięku, Mysłowice, spotkania z edukatorami o niepełnosprawności w szkołach i przedszkolach. Na zdjęciu mężczyzna siedzący na małym krzesełku i przy małym stoliczku w przedszkolu. Po jego lewej stronie siedzi kobieta. Po jego prawej stronie siedzą dzieci wpatrujące się w mężczyznę prowadzącego szkolenie. W tle baner Pomoc to moc PZU. Pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych ze środowiska tych osób lub osoba z niepełnosprawnością. Na zdjęciu kobieta i mężczyzna siedzący na krzesłach przy stoliku. Kobieta trzyma przed sobą laptop. Zdjęcie wykonane podczas wywiadu do projektu Partycypacja dostępna. Przestrzeń do działań społecznych dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Katowice Centrum Organizacji Pozarządowych, Lędziny Centrum Usług Społecznych. Na slajdzie trzy zdjęcia. Po lewej stronie zdjęcie przed Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach. Zdjęcie po środku to grupa seniorów Centrum Usług Społecznych w Lędzinach. Zdjęcie po prawej to Lędziny Centrum Usług Społecznych, widok z zewnątrz. Nasz zespół badaczy to specjaliści w swojej dziedzinie, m.in. osoby z niepełnosprawnościami. Takie jak na przykład Krzysztof Wostal, Małgorzata Żywina, Anna Chałupka. Zdjęcie trzech osób. Po lewej stronie uśmiechnięty mężczyzna w czarnych okularach, po środku uśmiechnięta kobieta, po prawej stronie kobieta w ciemnych okularach, czytająca w brajlu. Fundacja Transgresja. Z łaciny transgresio oznacza przekraczanie siebie, zjawisko polegające na tym, że człowiek intencjonalnie wychodzi poza to, czym jest i co posiada. Fundacja powstała, dlatego że kilka osób z niepełnosprawnością uwierzyło w to, że mają zdolność do przekraczania siebie i swoich ograniczeń, oferując światu swój potencjał i umiejętności zamiast bierności i roszczeniowości. Jest to możliwe, jeśli tylko naprawdę tego chcą oraz działają w kierunku zmiany i rozwoju. Po lewej stronie u góry grafika gór, po prawej stronie logo Fundacji Transgresja. Kontakt. Fundacja Transgresja, www.transgresja.org.pl. Adres e-mail, biuro@transgresja.org.pl. Telefon 720-321-321. Na slajdzie znajdują się loga Fundacji Transgresja, fanimani.pl, YouTube, Facebook, Twitter. Po lewej stronie na slajdzie, na niebieskim tle, znajdują się grafiki. Te w czarnych okularach, trzymająca psa przewodnika. Ręce w kształcie litery O w języku migowym, obrócone do góry nogami. Znaczek pętli indukcyjnej. Osoba na wózku inwalidzkim i asystent ją pchający. Autorka raportu Anna Nawrot. anna.nawrot@transgresja.pl. Na zdjęciu uśmiechnięta kobieta, patrząca się w dal do góry, ma dłonie skrzyżowane na swoich kolanach. Prezentacja Agnieszka Majnusz. agnieszka.majnusz@transgresja.org.pl. Na zdjęciu uśmiechnięta kobieta patrząca się wprost, ręce trzyma na biodrach. Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Po lewej stronie loga Fundacji Transgresja, Narodowy Instytut Wolności, FIO.